Cześć, z tej strony Pudy Ninja. To już trzeci odcinek z serii Pomysły na nowe serie LEGO. Takie filmy podobają wam się chyba najbardziej. Dziś znów przedstawię wam kolejne 8 propozycji. Zapraszam do oglądania. Mapper.pl LEGO Prehistory. Zestawy przedstawiałyby życie ludzi w erze kamienia łupanego. Propozycje zestawów to m.in. jaskinia ludzi, czy też polowanie na mamuta. Całkiem ciekawy pomysł, myślę, że po części ze względu na dzikość, jaka mogłaby być w takiej serii. Gęsta roślinność, sporo dzikich zwierząt, z chęcią bym coś takiego przygarnął. Kai Ninjago. A tak swoją drogą, to by też mogło być LEGO Rayman. Nie będę ukrywał, ale wybrałem ten komentarz do odcinka z prostego względu. Bardzo lubię gry o Raymanie. Czy to te stare, czy też nowe wydania. Rayman z racji na to, że kończyny ma odczepione od swojego ciała, musiałby opierać się na patykach. Ale fani radzili sobie z jego stworzeniem, więc projektanci z LEGO nie daliby rady. Ignacy Wesoły. A co myślicie o serii LEGO Ships? Seria składałaby się z zestawów przedstawiających na przykład żaglowce czy fregaty, coś jak LEGO Pirates. Oczywiście mówimy o współczesnych statkach i łodziach. Co prawda w LEGO City owe dostać możemy, ale tak jak zaproponował Ignacy, przydałoby się rozwinięcie morskiej sceny w LEGO, bo ma to potencjał. Doris Molenda. Fajna by była seria z filmu Avatar, na przykład mechy, tamtejsze zwierzęta, drzewo życia i inne pojazdy, które pojawiły się w filmie. Myślę, że film Avatar jest jednym z lepszych kandydatów na klockowe zestawy, jeśli chodzi o kino. Dodatkowo dostalibyśmy zapewne nowe modele niebieskich figurek. Fajna sprawa. Neste. Mam pomysł na serię LEGO Smurfy. Na przykład w zestawie domki i figurki Smurfów. Smurfy mogłyby być mikrofigurkami, a Gargamel zwykłą. O Smurfach mówiłem także przy okazji filmu o najlepszych budowlach na podstawie kreskówek. Jeśli nie widzieliście, to serdecznie polecam zobaczyć. Link w karcie. Składaniowo. Seria związana z Asterixem, uczta w wiosce Galów, wyglądałaby świetnie, a możliwość ustawiania kohorty Rzymian w formacji żółw to już całkiem odlot. Asterix i Obelix, któż nie zna tych wspaniałych filmów? Co prawda jest to dość podobne do historycznych serii, o których mówiliśmy w poprzednim odcinku z tej serii, ale mimo wszystko w zestawach dostawalibyśmy przecież historię na podstawie filmów. No i fajne minifigurki. Firwul XD. LEGO Phineas i Ferb, animowany serial Disneya, który z pewnością większość z nas oglądała w dzieciństwie. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć wam, że firma LEGO miała kiedyś w planach grę planszową na podstawie Phineasa i Ferba, ale pomysł przepadł. Nie wiem jak wy, ale ja polowałbym na PP. Minecraft and Bendy and SCP 049 and Horror. Pomysł na serię LEGO SCP. SCP to fundacja odpowiedzialna za lokalizowanie osób, podmiotów, lokalizacji i przedmiotów naruszających prawa naturalne. Tak przeczytałem to z Wikipedii. W skrócie zajmuje się paranormalnymi rzeczami. Coś strasznego, ale takiego naprawdę, a nie na niby, przydałoby się w LEGO. Czyż nie? To już wszystko, co przygotowałem na dzisiejszy odcinek. Bardzo dziękuję wam za wszystkie propozycje i zachęcam was do pisania kolejnych pomysłów na serię LEGO w komentarzach. Jeśli film wam się spodobał, to nie zapomnijcie też o łapce w górę oraz subskrypcji. Trzymajcie się, do zobaczenia!